Będzie taniej, sprawniej i bezpieczniej, bo bez ryzyka zastojów w oczekiwaniu na sterylny sprzęt. Szpital nr 2 imienia doktora Tadeusza Boczenia w Mysłowicach otworzył dziś własną centralną sterylizatornię. Już na początku pandemii dzięki środkom covidowym z miejskiego budżetu szpital zakupił piece sterylizacyjne za 600 tysięcy złotych. Okazało się jednak, że nowe przepisy sanitarne i budowlane wymagają przystosowania pomieszczeń pod przyszłą sterylizatornię. Kolejnych 200 tysięcy złotych kosztowała potrzebna w takim miejscu wentylacja. Wszystkie prace budowlane pochłonęły około 300 tysięcy złotych, ale placówka wykonała je właściwie własnym sumptem. Czyli co miesiąc jakieś część środków wygospodarowaliśmy w naszej bieżącej działalności po to, żebyśmy mogli coś tu zrobić, karton, gipsy, kanalizację. Pomogli także sponsorzy, czyli firmy Leroy Merlin i Alinox. Staramy się też spełniać taką funkcję społeczną. Pomagamy szpitalu, współpracujemy z urzędem i właśnie z prezydentem, żeby skierować tą naszą pomoc do tych, które faktycznie są potrzebne. Wcześniej dwójka dysponowała jedynie małym sterylizatorem, a większość narzędzi musiała wysyłać do sterylizacji w innych jednostkach. Ograniczona w ten sposób ilość dostępnych pakietów do operacji groziła paraliżem placówki. Teraz narzędzi gotowych do użycia z pewnością nie zabraknie, będzie też oszczędniej. Jest to miejsce, które pozwoli nam zaoszczędzić przynajmniej 250 000 złotych rocznie, jeżeli chodzi o sprzęt medyczny, który trzeba wozić w tej chwili do innych miast, żeby był gotowy do operacji i do zabiegu. Proces zaczyna się w części brudnej, gdzie narzędzia poddawane są wstępnemu myciu, następnie trafiają do pieca sterylizacyjnego. Wszystko trwa około godziny. Czyli po godzinie mamy pełen pakiet, który może być ponownie użyty, czyli gdybyśmy zaczęli rano operować, a w międzyczasie spływają do nas już zużyte narzędzia, to możemy w międzyczasie już je podmieniać na świeżo, ciepłe, wysterylizowane. I to jest ten właśnie, myślę, że sukces, który osiągnęliśmy na naszym poziomie organizacyjnym, że będziemy samowystarczalni i zabezpieczenie będziemy mieli praktycznie w 100% na wszystkie nasze działania operacyjne.